81% Polaków w wieku 16 lat i więcej uznaje się za osoby wierzące w Boga. Ale paradoksalnie więcej, bo 94% deklaruje przynależność do wyznania religijnego. Najliczniejszą grupę stanowią wierni Kościoła rzymskokatolickiego, prawie 92%. W tym odcinku przyjrzymy się katolickim księżom i odpowiemy na pytanie uznawane przez wielu za kontrowersyjne, czyli ile zarabia ksiądz. Około 25 tysięcy to liczba katolickich księży w Polsce, a 10 392 to liczba parafii na stan pod koniec 2017 roku. Patrząc na księdza jako na zawód, oczywiście poza kwestiami wiary i powołania, trzeba mieć także skończone wyższe seminarium duchowne. Jak pokazują dane, liczba chętnych do zostania księdzem rokrocznie spada. W 2019 do polskich seminariów wstąpiło 498 osób, o 122 mniej niż rok przedtem. Rekrutacja do seminarium poza zdaną maturą polega zazwyczaj na pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej i zdaniu egzaminu z wiedzy religijnej. Poza tym wśród dokumentów, które należy przedłożyć przy rekrutacji są m.in. metryka chrztu świętego, świadectwo bierzmowania, świadectwo ślubu kościelnego rodziców oraz opinia księdza proboszcza i katechety. Nauka i tzw. formacja w seminarium duchownym trwa 6 lat. Jej uwieńczeniem jest obrona pracy magisterskiej i uzyskanie tytułu magistra teologii, a następnie przyjęcie święceń prezbiteratu. Prezbiteriat to jeden ze stopni tzw. hierarchii święceń Kościoła katolickiego. Teraz pokrótce o niej opowiem, ponieważ wiele osób ciekawi hierarchia w Kościele, a jej nie znają. Pierwszym stopniem hierarchii święceń jest diakon, czyli mężczyzna po święceniach diakonatu, które ma miejsce na 5. roku studiów w Wyższym Seminarium Duchownym. Drugi stopień hierarchii to prezbiter, czyli kapłan po święceniach prezbiteriatu. Mówiąc o księżach, to właśnie prezbiterów mamy najczęściej na myśli. To właśnie ich najczęściej spotykamy w parafiach chodzących po kolędzie czy udzielających ślubu i to właśnie na ich zarobkach skupimy się w odcinku. Najwyższym stopniem hierarchii święceń jest biskup. Poza hierarchią święceń jest hierarchia jurysdykcji, czyli urzędów. Najwyższym stopniem w tej hierarchii jest papież, a za nim kardynałowie. W hierarchii urzędów jest także stopień proboszcza, czyli kierującego najmniejszą jednostką organizacyjną w Kościele katolickim, a także wikariusza parafialnego, pomagającego proboszczowi zarządzać parafią. To, ile zarabia ksiądz, zależy od bardzo wielu czynników. Najważniejsze z nich to liczba i zamożność parafian, pobożność liczona jako procent uczęszczających na msze święte, liczba chrztów, ślubów, pogrzebów, dzieci przystępujących do Komunii Świętej i bierzmowania oraz od hojności, czyli tego, ile skłonni są parafianie ofiarować księdzu za tak zwaną posługę. Do ofiar składanych duchownym należą nie tylko te za odprawienie mszy świętej, odczytanie wypominków czy udzielenie ślubu. Wierni przekazują też czasem księdzu pieniądze za pięknie wygłoszone kazanie czy poświęcenie ich domu. Okazji jest naprawdę wiele. To, jak dzielone są kwoty z ofiar, zależy od parafii. W niektórych parafiach każdy ksiądz otrzymuje pieniądze za msze, które odprawi. W innych wrzucane są do wspólnego worka i rozdzielane pomiędzy duchownych według ustalonych proporcji. Wtedy, jeśli na przykład w parafii jest proboszcz i 4 wikariuszy, zebrane datki sumuje się i dzieli na 6. Proboszcz otrzymuje 2 części, wikariusze po 1. W niektórych parafiach te sumy dzieli się porówno i każdy z kapłanów bez względu na urząd dostaje tyle samo. Średnio z ofiar ksiądz może otrzymywać od 1500 do 3000 zł miesięcznie. Księża mogą również zarabiać jako katecheci w szkołach. Ich płace są wtedy takie same jak zwykłych nauczycieli i zależą od stopnia mianowania, stażu pracy oraz tego, czy pracują na cały czy część etatu. Ksiądz prosto po seminarium za nauczanie religii w szkole na cały etat może zarobić 2002 zł netto. Ksiądz ze stopniem nauczyciel dyplomowany za pół etatu zarobi 1362 zł netto. Księża mogą również pracować jako kapelani w szpitalach czy hospicjach. Przeważnie pracują tam na pół etatu. Za taką posługę kapłańską mogą otrzymać 1100 zł miesięcznie na rękę. Księdzem kapelanem można też być w wojsku, policji, więziennictwie, a nawet administracji skarbowej. Szczególnie opłacalne wydaje się być księdzem w wojsku, gdzie pensja kapelana zaczyna się od około 4,5 tysiąca złotych na rękę. Ksiądz pułkownik z długoletnim stażem pracy może zarobić nawet około 9 tysięcy złotych. Posługę kapłańską w polskiej armii pełni w sumie 123 rzymskokatolickich kapelanów, z czego 109 to żołnierze zawodowi.
Kolejne źródło zarobków księży to zbieranie ofiar podczas tzw. kolędy, kiedy to księża widzą się ze swoimi parafianami w domach. Kolęda to jednak wydarzenie, które ma miejsce raz w roku, tak więc patrząc na średniomiesięczne zarobki księży, należy tę kwotę podzielić przez 12. Średnio w każdym domu ksiądz otrzymuje ofiarę w wysokości 50 zł, jednak tylko 50% parafian wpuszcza księdza do domu. Tak naprawdę źródeł zarobkowania księży jest nieskończenie wiele. Duchowni mogą pracować w administracji kościelnej, pisać artykuły, książki czy prowadzić swój kanał na YouTube. To, ile zarobi ksiądz, zależy od jego kreatywności i przedsiębiorczości, czyli tak jak w wypadku każdego z nas. Wbrew powszechnym opiniom, księża nie zarabiają z tacy zebranej podczas mszy świętej. Wydatki, które widzimy po prawo, przeznaczane są na cele związane z parafią. Druga część tacy jest przekazywana na potrzeby diecezjalne, czyli danego rejonu kościelnego. Z tych pieniędzy utrzymywani są urzędnicy kurii, sąd diecezjalny, seminarium oraz dom księży emerytów. Raz w roku taca zbierana jest na tak zwane święto Pietrzy, czyli swego rodzaju podatek, który przekazywany jest do Watykanu. W Polsce święto Pietrze jest płacone od czasów Mieszka I, czyli od chrztu naszego kraju. Zatem policzmy, ile średnio może zarobić ksiądz, utrzymując się jedynie z posługi na parafii oraz pracy w szkole na pół etatu. Zarobki z ofiar za m.in. odprawienie mszy świętej od 1500 do 3000 zł miesięcznie. Zarobki z kolęd w podziale na 12 około 500 zł miesięcznie. Wynagrodzenie za naukę religii na pół etatu od 1000 do 1362 zł miesięcznie. Od tego należy odjąć zryczałtowany podatek w wysokości od 434 do 1559 zł kwartalnie, który księża są zobowiązani odprowadzać do Urzędu Skarbowego. W przeliczeniu na miesiąc podatek ten wynosi od 108,50 do 389,75 zł. Pierwsza stawka obowiązuje w najmniejszych parafiach do 1000 osób. Najwyższa dotyczy parafii z więcej niż 20 tysiącami osób. Stawek jest aż 16. Każdy duchowny musi być też objęty ubezpieczeniami społecznymi. Składka w 80% jest współfinansowana przez Fundusz Kościelny. Czyli reasumując, zarobki księży przy wspomnianych wcześniej przeze mnie założeniach wahają się średnio od 2800 do 4300 miesięcznie na rękę. Zarobki księży to nie jest prosty temat. Po pierwsze budzi emocje, gdyż jedni uważają, że jest to zawód, inni, że jest to posługa. Ci, którzy uważają, że ksiądz to zawód, podają argumenty, że zarobki księży są mało klarowne, ponieważ ofiarując na mszę, nie dostajemy paragonu fiskalnego. Z drugiej strony, pieniądze przekazywane księżom to właśnie ofiara, a to oznacza, że powinna być dobrowolna. Poza tym, jak już wcześniej wspomniałem, to ile zarobi ksiądz zależy w bardzo dużej mierze od jego cech indywidualnych, jego motywacji i tego, jak chętnie wierni wręczają mu pieniądze. Dlatego wśród duchownych możemy znaleźć osoby, o których mówimy, że są biedne i żyją skromnie, ale także i te, które są zamożne i są dobrymi biznesmenami. Czasami odnosimy wrażenie, że ksiądz jest bogaty, ponieważ jeździ nowym autem. Ale może być ono mylne, dlatego że ksiądz wcale nie musi być bogaty, aby kupić sobie nowe auto. Wyżywienie i dach nad głową zapewnia mu kościół. Nie ma również żony i dzieci, które trzeba utrzymywać. Wiele kosztów, które ponosi zwykły Kowalski, po prostu mu odchodzi. I zarabiając na przykład 4000, ksiądz może śmiało 2,5 wydawać na przykład na auto. A teraz zapraszam na podcast z księdzem Piotrem, gdzie możemy szerzej porozmawiać o jego zarobkach i zarobkach w kościele.